Morris Wenden. Nigdy bez pośrednika. Rozdział 11. Dobre wieści dla legalistów. Mam przyjaciółkę, która przez wiele lat była pracownikiem biblijnym dla Unii Pacyfiku. Nazywała się Mary Walsh. Kiedy była już dobrze po osiemdziesiątce, wciąż wyprowadzała ludzi z łóżek rano i wieczorem, żeby studiowali Biblię. I kiedy słyszała, jak ktoś obala legalizm, denerwowała się. Mówiła wtedy, jestem legalistką. Cieszę się, że jestem legalistką. Jej definicja legalizmu jest jednak taka, że legalistą jest ten, kto wierzy w prawo Boże. W takim razie każda adwentysta dnia siódmego powinien być legalistą. Każdy chrześcijanin powinien być legalistą. Ale standardowa definicja legalisty, ma trochę inne znaczenie, prawda? Definicja legalisty to ktoś, kto próbuje wypracować sobie drogę do nieba, przestrzegając prawa. Legalista to ten, kto polega na swoich dobrych uczynkach, aby zasłużyć na swoje zbawienie. Legalistą jest ten, kto myśli, że bycie dobrym czyni człowieka chrześcijaninem. A jeśli jest coś, czemu apostoł Paweł jest przeciwny w swoich pismach, to jest to idea że prawo może być kiedykolwiek użyte jako metoda zbawienia. Chciałbym jednak pójść o krok dalej i podać dodatkową definicję legalistę. Legalistą jest każdy, kto ma nadzieję na zbawienie, ale żyje w oddaleniu od Jezusa. Każdy, kto ma nadzieję na zbawienie, ale żyje z dala od Pana Jezusa, nie ma innego wyboru polega na własnych uczynkach, aby dostać się do nieba. To jedyna inna opcja. Jeśli więc sondaże są poprawne, i jeśli trzy czwarte członków naszego kościoła nie ma czasu na Boga, Biblię, ani na modlitwę, lub osobiste nabożeństwa każdego dnia, to trzy czwarte członków kościoła to legaliści. Ty i ja urodziliśmy się legalistami. Wszyscy na tym świecie cierpili na chorobę legalizmu w takim czy innym stopniu. Doświadczamy tego każdego dnia i chociaż możemy akceptować naukę na temat zbawienia z wiary jedynie przez Jezusa Chrystusa, to tylko codzienne przyjmowanie łaski Bożej może w praktyce utrzymać nas poza życiem legalistę. Może to być trochę skomplikowane, ponieważ istnieją dwa rodzaje legalistów. Jest czarny legalista i szkarłatny legalista. Możemy nazwać ich konserwatywnymi legalistami i liberalnymi legalistami. Przez czarnego legalistę mam na myśli takiego, który ma czarny garnitur, czarny krawat, czarne buty, czarne skarpetki i pociągłą twarz. Odnajduje swoje bezpieczeństwo w normach kościoła, których przestrzega, i osądza każdego, kto nie spełnia jego osiągnięć. Tak, nawiasem mówiąc, z jego punktu widzenia praktycznie wszystkim innym nie udaje się to, oczywiście poza nim samym. Jest faryzeuszem i jego występy na zewnątrz są dobrze kontrolowane. Szkarłatny legalista jest opisany w Apokalipsie. Kobieta ubrana w szkarłat i ozdobiona klejnotami itd. Ten typ legalisty reaguje przeciwko dobrze strzeżonej formie legalizmu. Ci ludzie noszą biżuterię i makijaż, chodzą do kina, nie zwracają szczególnej uwagi na przestrzeganie szabatu i są naprawdę dumni z tego, że nie są już legalistami. Ale obie te grupy są zwiedzione. Są tak samo legalistyczni jak zawsze, ale są po prostu dotknięci różnymi postaciami tej samej choroby. Liberalny legalista jest tak samo legalistą co konserwatywny, bo obaj mogą nic nie wiedzieć o osobistej relacji z Jezusem. Oboje ufają własnym drogom, zamiast ufać Chrystusowi, który jako jedyny ma moc zbawienia. Dobre i złe wieści. Przeczytajmy dobrą nowinę i złą nowinę dla legalistów, zaczynając od Rzymian 9:30. Cóż więc powiemy? To, że poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości? Sprawiedliwości, która jest z wiary. Izrael zaś, zabiegając o prawo sprawiedliwości, nie doszedł do prawa sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ oni zabiegali nie z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Na tym polegał problem ówczesnego świata religijnego: ludzie próbujący zbawić się własnymi uczynkami, przestrzegając prawo. I mówi dalej. Potknęli się bowiem o kamień potknięcia, jak jest napisane: oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę zgorszenia, a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Wersety 32 i 33. Kto jest tym kamieniem potknięcia? Jezus. Czytajmy dalej. Rzymian 10, 1 po 4. Bracia, Pragnieniem mego serca i modlitwą którą zanoszę do Boga za Izrael jest jego zbawienie. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania. Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga. Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy. Proszę zauważyć, że werset nie mówi, że Chrystus jest końcem prawa, ale że Chrystus jest końcem prawa ku sprawiedliwości dla każdego, kto wierzy. W tym fragmencie jest zła wiadomość dla legalistów, ponieważ nigdy nie osiągną sprawiedliwości pracując nad nią, bez względu na to, jak ciężko pracują. Ale jest też dobra wiadomość dla legalistów, bo nie muszą męczyć się bezowocnym wysiłkiem. Chrystus jest końcem prawa ku sprawiedliwości dla każdego, kto wierzy i to dobra wiadomość zwłaszcza dla legalistów. To legalista, który pracował najciężej, próbując uzyskać zbawienie, a słowa przyjaznego zaproszenia Chrystusa brzmią: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Mateusz 11:28 Mogą być najlepszą wiadomością, jaką legalista kiedykolwiek słyszał, gdy ich znaczenie wreszcie wychodzi na jaw. Dobrą nowiną jest słyszeć i akceptować, że Chrystus jest końcem sprawiedliwości przez uczynki dla każdego, kto wierzy. Jak zostać zwycięzcą, nie stając się legalistą? Pomimo faktu, że nigdy nie możemy osiągnąć sprawiedliwości przez nasze dobre uczynki i posłuszeństwo, pozostaje faktem, że temat posłuszeństwa i zwycięstwa jest nadal ważny w życiu chrześcijańskim. Nawet legalista uznaje, że z tematem zwycięstwa trzeba sobie jakoś poradzić. Szkarłatny legalista dochodzi do wniosku, że zwycięstwo nie jest potrzebne, a może jest nawet niemożliwe ale ta teoria zdaje się nie być w zgodzie z prawami logiki i rozumu, a tym bardziej z naukami pisma świętego. Bo nawet najbardziej liberalny legalista, który obniżył standard w kwestii poprawy wydajności, zgodzi się, że istnieją granice. Powiedzmy, że masz problemy z normami kościelnymi i je odrzucasz. Może się to udać, jeśli chodzi o filmy, z którymi masz problem, ale co jeśli twój problem polega na tym, że jesteś mordercą lub sprawcą przemocy wobec dzieci, lub nie możesz przestać okradać banków? Jak nisko możesz obniżyć standardy? Liberalny legalista jest dziś w stanie sprostać liberalnemu standardowi, ale co z bardziej liberalnym legalistą, który chciałby widzieć bardziej liberalny standard? Załóżmy, że miałbyś się przekonać, że nie możesz nawet dołączyć do liberalnych legalistów, ponieważ twoja siła woli jest tak słaba, że nie potrafisz nawet zmusić się do spełnienia najniższych standardów. Co wtedy? Z drugiej strony, konserwatywny, tradycyjny legalista zbyt długo obserwował wszelkie dowody słabości ze strony innych, jako zwykły dowód braku szczerości. Patrząc pogardliwie na walczącego grzesznika, mówi: Gdybyś naprawdę chciał, to byś to zrobił. A ten, kto zawiódł, odczuwa nie tylko winę porażki. Ale także dodatkowy ciężar bycia uznanym za nieszczerego i obłudnego. Dla obu typów legalistów musi być jakaś dobra wiadomość. Musi być trzecia opcja. I jest. To opcja relacji z Chrystusem. Wszystkim ówczesnym legalistom, liberałom, którzy pragnęli obniżenia standardów, a także tradycjonalistom, którzy chcieli, aby standardy były jeszcze bardziej rygorystyczne, przyszedł Jezus. I ofiarował samego siebie. Chrystus stał się wtedy końcem prawa dla sprawiedliwości. I również dzisiaj jest on końcem prawa dla sprawiedliwości dla tych z nas, którzy Jemu ufają. Ale, będąc urodzonymi legalistami, którymi wszyscy jesteśmy, trudno nam zrozumieć, jak to działa. Akceptujemy teorię, która mówi, że uczynki to nie to. Przyznajemy, że to dobra wiadomość a potem próbujemy dowiedzieć się jak to działa w praktyce. Otrzymałem list, który bardzo dobrze wyraża ten dylemat. Trzymam go w swoich dokumentach od kilku lat. Jest już wyblakły, ale jego zawartość jest wciąż aktualna. Został napisany przez żonę młodego pastora, błyskotliwą kobietę, która studiowała grekę i hebrajski, i która sama była teologiem. Ale wciąż próbowała uchwycić praktyczną stronę dobrej nowiny dla legalistów. Został napisany na niebieskim papierze, więc zacząłem go nazywać niebieskim listem. Niebieski list. Pomocy, mam kilka pytań, na które wydawało mi się, że znalazłam odpowiedź już dwa lata temu, tak elementarne, że waham się je zadać. Proszę. Przymknij oko na tę ideę niedojrzałego chrześcijanina i powiedz mi, co odkryłeś, ponieważ jesteś na tej drodze dłużej niż ja. Ta kwestia wolnej woli, jak daleko możemy się z nią posunąć? Czy oddanie naszej woli Bogu to wszystko, co musimy zrobić? Aby to wyjaśnić, weźmy pod uwagę taki oto przykład. Jest to przykład, a nie problem, który chcę podkreślić. Ale takie same zasady mogą mieć zastosowanie. Jak walczysz z apetytem? Czy po prostu mówisz Bogu, że nie możesz tego kontrolować? Prosisz Go, aby kontrolował go za ciebie i poddajesz mu swoją wolę? A potem liczysz, że Bóg sprawi, że nie będzie chciał ci się jeść? W międzyczasie, kiedy jesteś głodny, czy powinno brać się jakieś tabletki dietetyczne, aby pomóc Bogu? Być zajętym cały dzień, aby nie jeść? omijać kuchnię, żeby nie być kuszonym? Albo po prostu powiedzieć Dobrze, Boże, rób co chcesz z moją wolą, włączając w to kontrolowanie mojego apetytu. Ja tego nie potrafię, oddaję to tobie. Czy wyznajesz obietnicę, że Bóg będzie czynił w tobie zgodnie ze swoim upodobaniem, a potem siadasz i jesz, czekając, aż Bóg zmieni twoją wolę i działanie? Kiedy Bóg zabierze mnie do miejsca, w którym nie będę chcieć jeść, bo wiem, że to wbrew Bożej woli? Ostatnio słyszałem, że Bóg był przychylny jedzeniu. Nie chcę go skrzywdzić, ale nadal chcę mi się jeść, bo to smakuje dobrze. Czy powinnam po prostu jeść dalej i czekać, aż Bóg zabierze moje pragnienie? A może powinnam ćwiczyć silną wolę i starać się tego nie robić? Jaki jest związek między wolną wolą a silną wolą? Kiedy proszę Boga, aby zmył moje grzechy i dał mi nowe serce, czy mam wierzyć, że robi to, ponieważ obiecał? Zatem, czy mam po prostu czekać, aż on to wszystko zrobi, niezależnie od tego, jak długo to zajmie? Filozofia, nie pod się, po prostu poddaj się. Czy Bóg zabiera jedzenie, czy apetyt? Czy odpowie na modlitwo o inne rzeczy, podczas gdy trwam w swoim problemie zaspokajania apetytu? Przeczytałam wiele odpowiedzi i obietnic w Biblii, i w duchu proroctwa oraz innych miejscach. Doświadczyłam rozwiązania wielu problemów, ale tym razem jestem zbita z tropu. Może jestem niecierpliwa, lub szukam łatwego wyjścia, ale myślę, że jestem szczera wobec Boga i samej siebie. Jak dosłowne są te instrukcje? Nie mogę się doczekać Twojej odpowiedzi, ponieważ czuję, jakby linia wciąż była zajęta. Jakbyś odpowiedział? Wkrótce po otrzymaniu niebieskiego listu. Zabrałem go ze sobą na spotkanie pastorów i zacząłem wypytywać moich kolegów o odpowiedzi. Jedna osoba powiedziała: Ona nie ma dość wiary. Inny powiedział: Ona jest niecierpliwa, powinna dać Bogu więcej czasu. Ktoś inny znów powiedział: Myślę, że ona naprawdę ma problem. A ja powiedziałem: Wielkie dzięki. Ktoś powiedział: Bóg czasami da nam ciernik tkwiący w ciele, abyśmy byli pokorni. Ktoś inny powiedział: Nikt nie jest doskonały. Jeszcze ktoś inny: Może ma problem z hormonami. A jeszcze inny: Potrzebuje więcej szczegółów, zanim będę mógł udzielić odpowiedzi. I odpowiedzi spływały jedna za drugą. Kwestia posłuszeństwa, przezwyciężania i zwycięstwa nie jest tak oczywista dla nas. A im bardziej zbliżamy się do ostatnich scen podczas sesji sądu, tym bardziej się niepokoimy. Wszędzie są ludzie, którzy wiedzą na temat wydarzeń eschatologicznych i nie mogą przeoczyć dowodów, że wszystko zmierza ku końcowi. Im mówią: Jeśli mam być doskonały i być jednym z tych zwycięzców, w takim a takim czasie będę musiał radzić sobie lepiej niż teraz. I właśnie dlatego niektórzy dokonali w ostatnich czasach poważnej zmiany w swojej teologii. Wiedzą na podstawie ich obecnego i przeszłego zachowania, że im się nie uda. Zmieniają więc swoją teologię, aby dopasować ją do swojego doświadczenia. Czyniąc tak, być może omijają jedną z największych dróg, jakie Bóg zaplanował, aby umożliwić im bycie zwycięzcami czyli dojście. Do kresu własnych zasobów. To dlatego, że myśleliśmy, że radzimy sobie całkiem nieźle, i ponieważ uznaliśmy, że mamy mnóstwo czasu, i ponieważ myśleliśmy, że możemy zostać zwycięzcami, jeśli spróbujemy trochę mocniej i trochę dłużej. Czekaliśmy już tak długo, aby poddać wszystko Bogu, rezygnując z nadziei, że kiedykolwiek nam się uda osiągnąć sukces o własnych siłach. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają, Mateusz 9:12 Czy możliwym jest, że jednym z głównych powodów, dla których nie reprezentujemy pełni, jest to, że jeszcze nie przyznaliśmy się do tego, że jesteśmy chorzy, a zatem nie przyszliśmy do wielkiego lekarza po uzdrowienie? Kiedyś znałem kobietę, która była gotowa zostać adwentystką dziesiątego, z jednym wyjątkiem, nie mogła przestać palić. Nie mogła zrozumieć własnego problemu. Doświadczyła cudownego uwolnienia od alkoholu i niektórych innych swoich problemów, ale jej problem z paleniem nie ustępował. Kiedy moja rodzina i ja przeprowadziliśmy się do innego miasta, pewnego dnia odebrałem telefon od tej kobiety. Umierała na raka płuc i dzwoniła ze szpitala, gdzie czekała na operację. Prosiła mnie, abym się razem z nią pomodlił, a potem dodała. Tak przy okazji rzuciłam palenie. Powiedziałem jak to się stało? Na co ona musiałam? Gdy zadawałem jej dalsze pytania, powiedziała mi dwie rzeczy. Po pierwsze, nigdy nie sądziła, że palenie to jakiś wielki problem. Widziała sens w rezygnacji z picia, widziała negatywny wpływ, jaki miało to na jej zachowanie, gdy była pijana, ale palenie? To nic takiego. Co było złego w paleniu? A po drugie, myślała, że zawsze może rzucić palenie, kiedy tylko zechce. Jasne, picie było czymś, czego nie mogła kontrolować. Była zmuszona zrezygnować z tego i pozwolić Bogu dać jej zwycięstwo. Ale kiedy chodziło o palenie, myślała, że sama sobie z tym poradzi. Myślała, że wystarczy silna wola. Ale gdy dym zaczął się unosić nad nią osobiście, kiedy zachorowała na raka płuc, stanęła twarzą w twarz z dwoma faktami. Po pierwsze, palenie było wielkim problemem, to było śmiertelne. Po drugie, odkryła, że była tak samo bezradna w kwestii kontrolowania pragnienia papierosów, jak z kontrolowaniem pragnienia alkoholu. Ale kontynuowała swoją relację z Panem Jezusem, a kiedy rozpoznała i przyznała się do rozpaczliwej sytuacji, w której się znajdowała i jej potrzeby Bożej mocy, mogła również otrzymać dar zwycięstwa nad paleniem. Poddanie się oznacza rezygnację. Nikt nigdy nie poddał się po drugiej stronie, kiedy wciąż myślał, że może wygrać wojnę. Poddanie się nadejdzie dopiero wtedy, gdy zniknie wszelka nadzieja na wygraną. Powodem, dla którego nie poddaliśmy w pierwszej kolejności ani nie pozostaliśmy poddani kolejnym razem, jest to, że nasza legalistyczna natura wznosi się na szczyt. I wciąż mamy nadzieję, że być może, jeśli będziemy walczyć trochę mocniej lub trochę dłużej, możemy wygrać sami. Czy kiedykolwiek doszedłeś do końca drogi w przypadku konkretnego problemu? Zwróciłeś się w stronę Boga i doświadczyłeś zwycięstwa, które jest darem od Niego? A potem, czy kiedykolwiek przebywałeś w takim stanie przez jakiś czas tylko po to, by diabeł przyszedł i kusił cię w taki sposób? Świetnie sobie radzisz przezwyciężaniu tego grzechu. Teraz, gdy już zerwałeś z nawykami grzeszenia i praktykujesz przezwyciężanie, możesz już sobie z tym poradzić sam. A jak to tylko próbujesz robić, znowu upadasz. Znasz ten przypadek? I tak falujemy, raz w górę, raz w dół, między poddaniem się Bogu a próbą samodzielnego zarządzania sprawami. To, co w końcu się wydarzy, to to, że zabraknie nam czasu. Dla tych, którzy są całkowicie skupieni na relacji z Chrystusem, ale którym zabrakło czasu na naukę, jak być zwycięzcami, pozostaje tylko jedna alternatywa. To jest alternatywa, do której Bóg próbuje nas doprowadzić przez cały czas: to jest poddanie się całkowite, na zawsze. A kiedy w końcu zdamy sobie sprawę ze śmiertelnych skutków problemu grzechu, z którym sami próbowaliśmy sobie poradzić, a jednocześnie jak bezradni jesteśmy w radzeniu sobie z grzechem, zrezygnujemy nawet z prób przezwyciężania go własnymi siłami. A kiedy już poddamy się w końcu całkowicie, wtedy dowiemy się, czego nauczył się Paweł, gdy powiedział kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Drugi 12, 10. Najważniejsza sprawa. W całej dzisiejszej dyskusji, dialogu i debacie w naszym kościele istnieje jeden wspólny wątek. Często dzieje się to w sposób zakamuflowany, ale podstawową kwestią jest to, czy posłuszeństwo wynika z samej wiary w Jezusa Chrystusa, czy z naszej własnej ciężkiej pracy. Pozwólcie, że wyjaśnię, dlaczego to jest najważniejsze. Jeśli moje posłuszeństwo jest czymś nad czym pracuję sam, to moim produktem końcowym będą brudne szaty. Nawet jeśli posunę się tak daleko, że powiem cóż, Bóg będzie musiał mi pomóc, dopóki polegam na sobie, że zrobię jakąkolwiek część tego, moim produktem końcowym będą w jakimkolwiek stopniu jestem zaangażowany brudne szaty. Jakakolwiek sprawiedliwość, posłuszeństwo, zwycięstwo lub przezwyciężenie, które w jakikolwiek sposób staram się osiągnąć sam, będą niedoskonałe. Nie mam innej opcji, prawda? Jeśli to prawda, to nie będę mógł przestrzegać Bożych przykazań. Ale ostatki, o których jest mowa w Apokalipsie, to ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych. To zwycięzce, których imiona zostaną zachowane w Księdze Życia podczas sądu. Musi więc istnieć sposób na posłuszeństwo Bogu i przestrzeganie Jego przykazań, który gdzieś umknął niektórym z nas. Musimy to zrozumieć. Co to jest? Chodzi o to, że posłuszeństwo przychodzi tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że musimy wejść w relację absolutnej zależności od Niego. Ta relacja pozwala mu robić to, co zawsze chciał żyć w nas swoim życiem. Wtedy to On czyni według swego upodobania. A cokolwiek robi Jezus, jest na wskroś prawdziwym posłuszeństwem. Tak więc osoba, która wierzy, że posłuszeństwo przychodzi wyłącznie przez wiarę, poprzez poleganie na Jezusie, który daje moc, wierzy również że Jezus jest w stanie przestrzegać przykazań Bożych w osobie od Niego zależnej. Kościół przez długi czas utrzymywał dwa sprzeczne ze sobą wierzenia. Jednym z nich jest to, że możemy przestrzegać przykazań Bożych, że możemy zwyciężać. Niektórzy sugerowali nawet takie rzeczy jak doskonałość. Po drugie, chociaż potrzebujemy Bożej pomocy, powinniśmy ciężko pracować nad własnym posłuszeństwem. Te dwa wierzenia są nie do pogodzenia. Przynajmniej dzisiaj tak zwana nowa teologia jest konsekwentna w tej dziedzinie. Mówi tak. Powinieneś ciężko pracować nad własnym posłuszeństwem i robić, co możesz. Ale nie możesz być posłuszny, nie możesz przezwyciężać, nie możesz przestrzegać przykazań Bożych. Przynajmniej są konsekwentni, ponieważ oba te wierzenia zmierzają w jedną stronę. Nadejdzie czas, kiedy będziemy musieli albo przyłączyć się do tak zwanej nowej teologii i odrzucić możliwość przezwyciężenia, albo będziemy musieli dowiedzieć się, na czym polega posłuszeństwo wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Posłuszeństwo tylko przez wiarę. Posłuszeństwo może przyjść tylko przez wiarę, tak mówi Biblia. Rzymian 1:17. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Sprawiedliwi to ci, którzy przyjęli usprawiedliwienie przez wiarę. To są sprawiedliwi. Życie chrześcijańskie rozumiane jest jako część uświęcenia. Paweł mówi, że ci, którzy zostali usprawiedliwieni przez wiarę, mają być również uświęceni przez wiarę. To w żaden sposób nie likwiduje uczynków, wręcz przeciwnie, tylko ten, kto żyje wyłącznie przez wiarę, jest w stanie mieć uczynki. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W Ewangelii Jana 15:5 Jezus mówi: Bez mnie nic uczynić nie możecie. Ale list do Filipian 4:13 mówi: Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Zatem wniosek jest taki, że musimy być z Nim poprzez komunikację, relacje, czas spędzany z Jezusem dzień po dniu. I to jest właśnie to, czego trzy czwarte kościoła nie robi. Ten brak związku jest powodem, dla którego wpadamy w panikę, kiedy widzimy, że zbliża się koniec. Zapomnieliśmy, że podstawą życia chrześcijańskiego jest wspólnota i więź z Jezusem dzień po dniu. Poświęcamy nasz czas i wysiłek na bycie dobrymi. Zapominamy jednak, że chrześcijanin to osoba, która zna Jezusa osobiście. Jedyną alternatywą dla legalizmu dzisiaj jest związek, relacja z Jezusem. To dobra wiadomość dla tego, kto pracuje nad swoim zachowaniem, stara się wypełnić swój obowiązek, stara się robić to, co słuszne, dowiedzieć się, że dostępna jest znacznie większa motywacja. Tą motywacją jest siła miłości. Kiedy będziemy poznawać Jezusa, nauczymy się go kochać. Miłość do niego zmieni nasze pragnienia, nasze motywy, nasze serca. Posłuszeństwo, które wydawało się albo przykrym obowiązkiem, albo całkowitą niemożliwością, stanie się teraz najbardziej naturalną rzeczą pod słońcem, albowiem stajemy się przemienieni na Jego obraz patrząc na Niego. Obowiązek staje się rozkoszą, a poświęcenie przyjemnością. A wiadomość, że zbliża się przyjście Jezusa, staje się dobrą wiadomością wspaniałą wiadomością. Nawet dla legalistów.